Taki las zna każdy. Nic nadzwyczajnego. Od gór do morza, jak Polska długa i szeroka, jasny, świetlisty las, ubogi gatunkowo. Suchy, latem rozgrzany jak piec, pachnący żywicą. Ten widok towarzyszy nam od dzieciństwa i niekiedy można odnieść wrażenie, że to jedyny typ lasu, jaki występuje w Polsce. Bór to las iglasty. I chociaż są różne bory, to ta cecha jest niezmienna. Igła zamiast liścia. Spostrzeżenie banalne, ale o fundamentalnym znaczeniu. To pierwsza cecha do zapamiętania. Wprawne oko rozpozna igły różnych gatunków. Sosnowe, świerkowe. Jodłowe. A także jałowcowe. Raz na kilka lat drzewa zmieniają je. W ten sposób gleba wokół nich jest zakwaszona i prawie nic nie chce tutaj rosnąć. Ale są wyjątki. Borówki. To od nich pochodzi nazwa borów. Drobne rośliny z runa leśnego. Borówka brusznica i borówka czarna, zwana czarną jagodą. Ich owoce są chętnie zjadane przez zwierzęta i ludzi. W tych warunkach mają chęć do życia także mchy i porosty. Czasami rosną dęby, brzozy, jałowce i czeremchy, maliny i paprocie. A na otwartych i nasłonecznionych przestrzeniach trzymają się wrzosy. Słowo bór często kojarzy się z nieprzeniknionym, cienistym i tajemniczym lasem, pełnym powalonych starością drzew, obrośniętych mchem i paprociami. Tak wygląda bór świerkowy, ale tylko w rezerwacie. W lasach gospodarczych nie znajdzie się spróchniałego pnia. W Polsce dominuje jednak inny typ borów – bory sosnowe. Piaszczyste, suche i ubogie. Prześwietlone promieniami słońca aż do dna. Bez cieni i tajemnych zakamarków. Z dalekimi widokami, przyjazne i bezpieczne. Tutaj czujemy się dobrze. Jesteśmy na powierzchni, która reprezentuje jedne z najbardziej ubogich siedlisk w lasach, czyli bory. W tym konkretnym przypadku nie mamy niestety ani węglanów w glebie, ani wody gruntowej, która ułatwiałaby roślinną wegetację. Gleba ta składa się z czterech podstawowych poziomów. Pierwszy poziom od powierzchni ściółki do tego miejsca to próchnica nadkładowa. Powstaje z opadłych liści i innej substancji organicznej w tego typu układach siedliskowych jak bory. Z reguły ma dosyć duże miąższości i bardzo słabo się rozkłada. Następny poziom od próchnicy nadkładowej do tego miejsca mniej więcej to poziom próchniczny. Powstaje poprzez przedostawanie się związków organicznych z próchnicy w głąb profilu glebowego. Następny poziom od tego miejsca mniej więcej dotąd to poziom rdzawienia. W tym poziomie zachodzą reakcje związane z osadzaniem się
na ziarnach kwarcu żelaza. Ostatni poziom na samym dole to poziom skały macierzystej, która w tym przypadku zbudowana jest z piasków luźnych. Na poziomie skały macierzystej kończą się procesy glebowe. Gleba uboga, a nawet jałowa, sucha, a mimo to rosną tu drzewa i krzewy. W sukcesji naturalnej sosna i brzoza są gatunkami pionierskimi. Ich lekkie nasiona unoszą się na wietrze, pokonując znaczne odległości. Kiełkują tam, gdzie wydawałoby się nie ma warunków do życia. A potem wyrastają z nich całkiem spore drzewa. Często jakby wbrew naturze. Jest jeden organizm, który sprawia, że niemożliwe może jednak zaistnieć. Są nimi grzyby. Ich symbioza z roślinami to mikoryza. Drzewa, dysponując wspaniałym wytworem ewolucji, jakim jest aparat asymilacyjny, akumulują energię słoneczną, przetwarzają ją na cukry i z tych cukrów korzystają grzyby. Natomiast grzyby, a zwłaszcza grzybnie, przerastają glebę o wiele rozleglej niż uczynić to mogą korzenie stuletniej, dwustuletniej sosny, jodły, dębu czy buka i to one dostarczają związków mineralnych, soli mineralnych, pierwiastków roślinie. Potrzeba nawiązania związków symbiotycznych jest bardzo silna, zwłaszcza na tych glebach, które są ubogie, związki pokarmowe. To na tych słabych siedliskach borowych rozległość penetracji strzępków grzybni umożliwia odżywianie rośliny. Ta forma współżycia dla drzew leśnych jest obligatoryjna. Bez nich nie byłoby lasu. Młoda, dwuletnia sosna, która na przyszłą wiosnę będzie wysadzona na nowych powierzchniach w lesie. Sosna ta już, jak widać, w młodym wieku wygląda bardzo pięknie, a co ciekawsze, już od najmłodszych lat jest związana z grzybami mykorozowymi. Jako ciekawostkę powiem, że w takiej dwuletniej sośnie można zbierać tutaj maślaki. I to nie są pojedyncze sztuki, ale dosłownie można je wywozić wózkami, jak się to parokrotnie już nam zdarzyło. Oznacza to, że sosna ta tutaj ma optymalne warunki rozwoju i daje gwarancję, że w dorosłym, dużym lesie będzie równie dobrze rosła, tak jak tutaj na tej szkółce. ...75% lasów w Polsce to bory. Rosną wszędzie, od gór aż do morza. Jednak siedlisk, gdzie mają swoje naturalne miejsca, jest znacznie mniej, tylko 54%. Największym udziałowcem wśród lasów iglastych są bory sosnowe, zajmujące 3/4 ich powierzchni. Sosna to gatunek wszędobylski. Rośnie na bagnach i torfowiskach, ale też na wydmach i w takich wyjątkowych miejscach jak Pustynia Błędowska. Znosi podtopienia i susze. Musi być spełniony tylko jeden warunek. Nie może być zacieniona. Dobrze rośnie tylko w pełnym słońcu. Jest to drzewo, które dorasta w naszym kraju do wysokości ponad 42 metrów. A jeżeli chodzi o średnicę, to jest to drzewo, które również potrafi nas powalić na kolana rozmiarami swojego pnia, swojej strzały. Sam osobiście kiedyś stałem przy takiej sośnie, którą wywrócił wiatr i była ona potem rozcinana i na wysokości 3 metrów średnica pnia wynosiła 1,50 m. To naprawdę był kolos. Drzewo miało wysokość 44 metry, bo zostało dokładnie pomierzone. Badania wykazały, że najstarsze sosny tutaj w Puszczy Białowieskiej i w kraju osiągają ponad 360 lat, ale to są pojedyncze egzemplarze. Generalnie rzecz biorąc, sosny w wieku około 200 lat już osiągają kres swojego życia. Można łatwo
poznać, że jest to drzewo młodsze bądź starsze. Przede wszystkim wygląd tej kory. Jeżeli ona jest płaska i są szerokie te tafelki, to wówczas możemy się spodziewać, że jest to drzewo stare albo bardzo stare, jeżeli one są mocno spłaszczone, bardzo wygładzone. Korona. Jeżeli jest to stożek, bardzo ostro zakończony, jest to drzewo młode. Ta sosna akurat ma już w tej chwili bardziej kopułowaty szczyt korony, czyli świadczy to o tym, że jest to drzewo, które osiągnęło swój kres przyrostu i zaczyna wchodzić w fazę starzenia się. Sosna kwitnie w maju i czerwcu. Jest rośliną jednopienną, ale zdarza się, że obsypana jest kwiatami jednej płci. Kwiaty żeńskie to małe, różowo-czerwone szyszki. Męskie, koloru żółtego, bogato zaopatrzone w pyłek, również przypominają szyszki. Sosna jest wiatropylna. Żółty pyłek unosi się daleko od rodzinnego drzewa. Dzieje się to wczesnym latem, ale dopiero prawie rok po zapyleniu następuje zapłodnienie. Nasiona osiągają dojrzałość jesienią następnego roku. Sosna obsiewa się wtedy, kiedy są najdogodniejsze warunki do rozprzestrzeniania i do tego, żeby nasionko dotarło do ziemi. Bo każdy gatunek ma pewną swoją strategię i sosna wybrała na okres rozsiewania zimę. Jesienią i wczesną zimą zbiera się szyszki, wyłuskuje z nich nasiona i wysiewa. A potem po 2-3 latach sadzonki trafiają do lasu. Do hodowli sosny przykłada się szczególnie dużo uwagi. Ten iglasty gatunek to główny filar polskiego przemysłu drzewnego. Szkółki leśne co roku produkują miliony sadzonek tego gatunku. Zebrane szyszki są wysyłane do wyłuszczarni. Tutaj po obróbce termicznej i mechanicznej oddzielane są nasiona, które potem trafią do szkółki leśnej. Żeby sprostać dzisiejszemu zapotrzebowaniu na drewno, lasy muszą co roku dawać wysokie plony. Takim wyzwaniom może podołać tylko hodowla lasu. Tutaj o wszystkim decyduje człowiek. Gdy stary las znika, w to puste miejsce wkraczają maszyny. Najpierw trzeba przygotować glebę pod sadzonki. Idą wróg, rozdrabniacze, pługi i frezy. Tak przygotowana powierzchnia dopiero nadaje się do sadzenia. Aby po 100 latach otrzymać 500 dorodnych sosen z 1 hektara, trzeba wysadzić 10 tysięcy sadzonek. Przez najbliższy wiek pielęgnacje leśników i natura przerzedzą ten łan. Co roku polskie lasy potrzebują milionów sadzonek, głównie sosny. Te potrzeby zaspokajają szkółki leśne. Produkują sadzonki z wcześniej zebranych nasion. Taki system hodowli jest kosztowny. Dlatego coraz częściej zostawia się otwarte przestrzenie dla naturalnego obsiewu. Zręby zupełne, wielohektarowe wyszły już z mody. Teraz wycina się małe powierzchnie lub pojedyncze drzewa. Pozostawiony wokół las sam obsiewa teren.
Potem człowiek wkracza z pielęgnacją. Taki las, wysiany naturalnie, pozostanie jednak nadal tylko lasem gospodarczym. Bór sosnowy to łatwy łup pilarza. Gwizd wiatru w gałęziach, a potem głuchy jęk pnia uderzającego o ziemię. 100 lat, 3 ludzkie pokolenia. Jedynym świadkiem i zarazem sprawcą tego ostatniego, dramatycznego aktu jest pilarz. Człowiek, zmęczony swoją pracą, narażony na utratę zdrowia. Czy z siekierą, czy z piłą, ludzkie ręce zmagają się z naturą. I chociaż efekt tych zmagań jest zawsze taki sam, można w nim doszukać się etosu walki człowieka o swoje miejsce na ziemi. Ale przyszły czasy, gdy pracę kilku pilarzy zastąpiła nowoczesna maszyna. Harwester, czyli leśny żniwiarz, nie tylko tnie, ale jednocześnie dzieli drewno według średnicy, oczyszcza z gałęzi i sęków. Chociaż nad wszystkim czuwa człowiek, to rządzi tu komputer. W takim środowisku, wypalonym słońcem, na otwartej przestrzeni, występuje jeden gatunek ptaków, lerka. Skowronek polny unosi się nad polami. Lerka, dawniej nazywana skowronkiem borowym, unosi się nad takimi otwartymi powierzchniami leśnymi. Lerka gniazduje i wychowuje pisklęta tylko na otwartych przestrzeniach i tylko w lasach sosnowych. Nawet teren pozrębowy, ukształtowany przez człowieka, jest dla niej odpowiedni. Mało jest gatunków zwierząt, które lubią takie odsłonięte obszary. Gniazdo i pisklęta, pomimo ukrycia, narażone są na wysokie temperatury i ostre słońce. Bory są najczęściej lasami gospodarczymi. Ścięte drzewa znikają z powierzchni w wieku około 100 lat. W ten sposób przerywana jest ciągłość obiegu materii. Pewne gatunki roślin i zwierząt nie mają szansy zaistnieć w tym i tak ubogim środowisku. Nie ma tu starych, dziuplastych drzew. Powalone pnie nie leżą wśród mchów i paproci, dając żer i schronienie dziesiątkom gatunków. I tak ubogi las staje się jeszcze uboższy. Chociaż nadal żyją w nim owady, a nawet gady i płazy. Masz? Nie. Jest! Po kolejnym dniu poszukiwań udało się znaleźć to, czego tutaj przede wszystkim poszukujemy, czyli gniewosza. To jest akurat dorosły osobnik. Gniewosze nie są duże, w związku z czym już tej wielkości wąż jest dorosły. I to jest akurat samica. Liczenie tarczek na brzuchu węży jest potrzebne z tego względu, że te tarczki generalnie są zupełnie inne niż łuski na grzbiecie. One są ułożone w takim pojedynczym rzędzie. Może zdarzyć się jakaś tarczka podwójna, jakaś dodatkowa. Te odchylenia mogą świadczyć o kondycji genetycznej populacji. W populacjach, które są wsobne, to znaczy, że jest mało węży i po prostu one się i węże blisko spokrewnione się ze sobą rozmnażają. Tych odchyleń może być więcej. W populacjach, które są liczne, takie coś rzadziej ma miejsce i na przykład ten osobnik nie ma żadnych anomalii. Także generalnie świadczy to o nim dobrze. No, w trakcie poszukiwań gniewoszy udało nam się znaleźć węża podobnego, ale niestety nie jest to wąż gada. Jest to mianowicie padalec, czyli beznoga jaszczurka. Na pierwszy rzut oka bardzo przypomina węża, no bo nie ma nóg, jest taki wydłużony, ale jest kilka takich cech, które go odróżniają. Po pierwsze, potrafi odrzucać ogon. No, jak widać, ten ma cały ogon i trzeba byłoby go po prostu mocno za ten ogon złapać, żeby on go odrzucił, ale tego nie ma sensu robić. Padalec ma ruchome powieki. Może nam puścić oczko. Węże mają zrośnięte, nieruchome, przezroczyste powieki. Bardzo ważna rzecz, że on na spodzie ciała nie ma takiego rzędu pojedynczych, szerokich tarczek, tylko dużo drobnych łusek
I między innymi dlatego on się o wiele gorzej porusza niż węże. Padalce często giną w kolejnach na drogach leśnych właśnie dlatego, że mają problemy z poruszaniem się. Generalnie jest zupełnie nieszkodliwy. Nie gryzie, nie ma jadu. Sosna, żeby czerpać pokarm z gleby i wodę, musi wytworzyć odpowiedni, głęboki system korzeniowy. Rzadko kiedy sosny się tak naprawdę wywracają, muszą być szczególne warunki, bardzo silne wiatry, żebyśmy obejrzeli cały system korzeniowy sosny. Właśnie przez to, że bardzo głęboko rośnie. Tak silne korzenie sprawiają, że sosna łamie się w 1/3 lub w połowie wysokości. Takich wiatrołomów jest co roku w Polsce kilkanaście. Największy miał miejsce 10 lat temu w Puszczy Piskiej. Powalony las to łakomy kąsek dla owadów, a pożar w takim rumowisku, szczególnie w upalne lato, jest nie do opanowania. Lasy jednogatunkowe dają bardzo dobre podłoże do rozwoju gatunków żerujących na sośnie. Każdy gatunek ma swoją biologię oczywiście, a to powoduje, że w odpowiednim czasie leśnicy muszą kontrolować ilość i jakość rozwojową danej populacji. Jednym ze sposobów, między innymi dotyczący brudnicy mniszki, jednego z groźniejszych szkodników, jest właśnie wyłapywanie na pułapki feromonowe samców. Te pułapki feromonowe służą nie do redukowania ilości tych motyli, tylko do sprawdzenia, kiedy, w jakim czasie nastąpi kulminacja wylęgu motyli. To daje nam sygnał, że możemy ruszyć do lasu i chodząc po lesie sprawdzać, gdzie i w jakiej ilości lęgną się samice, bo te będą decydowały, ile na drugi rok będzie gąsienic. Wtedy, jeżeli naprawdę ilość zaczyna zagrażać istnieniu lasu, wtedy leśnicy podejmują działania ratunkowe. Sosna to podstawowy gatunek naszych lasów. Jej drewno jest znakomitym surowcem. Do tego szybko i prawie wszędzie rośnie. Dlatego nadal sadzi się sośniny wszędzie, gdzie można, pilnując jednak, by nie powstały monokultury sosnowe na dużych obszarach. Jeszcze do lat 80. ubiegłego wieku z drzew sosnowych ściągano żywicę. Żywicę pozyskiwano w ten sposób, że nacinano korę, po czym nożykami lewymi i prawymi wykonywano żebra i tutaj w przeciągu 2-3 dni napełniał się ten kubeczek żywicą. Żywica służyła do wyrobu farmaceutyków, służyła do wyrobu klejów. Już dzisiaj tego się nie robi. Sosna ma w Polsce znakomite warunki do życia. W pełni je wykorzystuje, dając drewno najwyższej wartości. Ale są miejsca, gdzie jej uroda i jakość biją wszelkie rekordy. Sosna taborska to jeden z borowych brylantów. Sosna taborska charakteryzuje się tym, że ma bardzo cienkie gałęzie, wcześnie zamierające i zdecydowana ich większość rośnie pod kątem prostym do pnia. Pozwala to na powstawanie sęków o bardzo małej średnicy i gałęzie te łatwo się obłamują, czy te uderzane przez rosnące buki, czy po prostu w sposób naturalny w wyniku zamierania. Sęk powstający po takiej gałęzi jest bardzo mały i tylko w centralnej części pnia występuje. Jest to jedna z cech sosny taborskiej wyróżniająca ją w badaniach prowincyjnych prowadzonych w całej Europie spośród innych sosen. Ta cecha jest utrwalona genetycznie. Te drzewa mają przeszło 30 lat
I jest to super elita potomstwo wyłączonych drzewostanów nasiennych, czyli najlepszych drzewostanów o najlepszej jakości, jakie rosną w Nadleśnictwie Miłomy. 351 to jest numer w naszych rejestrach polskich drzew doborowych sosnowych, natomiast ten numer P7001 to jest numer, pod jakim ta sosna, to drzewo doborowe, figuruje w rejestrach IUFRO, czyli Międzynarodowej Organizacji Leśnej. Najstarsze materiały piśmiennicze pochodzą z 1576 roku i dotyczą zakupu drewna sosnowego z tych terenów na potrzeby floty duńskiej przez królową duńską Małgorzatę I. Drewno stąd było spławiane drwęcą do Wisły, Wisłą do Gdańska i stamtąd ładowane na statki do Danii. W czasie wojen napoleońskich za wojskami szły również ekspedycje naukowe. Napoleon kazał zebrać z tych terenów nasiona sosny i wysiać je pod Paryżem. Okazało się jednak, że ta sosna posiana czy posadzona pod Paryżem ma zupełnie inne właściwości, inaczej wygląda przede wszystkim, dużo gorzej aniżeli ta tutaj. W przypadku Nadleśnictwa Miłomy, gdzie wiek rębności dla sosny wynosi 140 lat, to biorąc pod uwagę, że średnio, przeciętnie, zdrowo prowadzący się leśnik pracuje około 40 lat, to będzie 3,5 generacji leśników. Także w momencie, kiedy te drzewostany będą cięte, my będziemy już naprawdę historią. I dobrze prowadzony taki drzewostan da wspaniałe drewno za te, tutaj w tym przypadku, już tylko 100 lat, bo już przeszło 30 lat ten drzewostan rośnie. Ma on swoje miejsce w ekosystemach leśnych. Gatunki, które wydawało się dotychczas, że są bardzo trwałe, dynamicznie wypadają z drzewostanów, natomiast sosna ciągle trwa.